Tutaj słyszałem, że jest kierunek bezpieczeństwo narodowe. W związku z tym obecność tych wszystkich służb tutaj jest po to, żeby zaszczepić może jakoś w tych młodych ludziach chęć do wstąpienia do naszych formacji. Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Urząd Miasta Szczecin zorganizował seminarium Absolwent na rynku pracy szczecińskiego obszaru metropolitalnego, wymiar społeczny i polityczny. Nasz pomysł polegał na tym, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie, kogo szczeciński metropolitalny rynek pracy potrzebuje, jakiego studenta. Chcieliśmy zrobić to dwuwymiarowo. Najpierw zapytać specjalistów, czego potrzebują, jakiego pracownika, a z drugiej strony studenta zapraszaliśmy i chcieliśmy powiedzieć, czego pracodawca od nich oczekuje. Cała dzisiejsza impreza toczy się w dwóch wymiarach. Jeden jest plenarny, tam grupy nawzajem zadają sobie pytania, mówią o tym, jak to ma wyglądać w ich oczekiwaniu pracodawców, a studenci pytają, czego pracodawca oczekuje. A druga część, taka bardziej wizualizująca, chcemy pokazać, czym dysponują służby ratownictwa, zarządzania kryzysowego. Goście seminarium w Auli Uniwersyteckiej zaprezentowali studentom i pozostałym uczestnikom spotkania praktyczne informacje na temat potrzeb i kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy. A o co najczęściej pytali studenci? No, najczęściej zadają, kiedy możemy do Was przyjść do pracy, a z tym jest różnie, bo służby mają własne priorytety, własne wytyczne i dzisiaj studiujący na drugim roku może usłyszeć, tak, czekamy na Ciebie, ale rynek jest na tyle dynamiczny, że kiedy będzie kończył studia, służba może być na niego zamknięta, więc tutaj poszukujemy jakiegoś środka, który ma w jak największym stopniu przygotować studenta na ewentualne oczekiwania pracodawcy. W holu przed aulą przygotowane zaś zostały stanowiska, które pozwalały zapoznać się ze specyfiką poszczególnych pracodawców, jak i współczesnego rynku pracy. Nasza obecność właśnie w dniu dzisiejszym na tej konferencji ma pokazać potencjał miasta i kierunki, w jakich miasto się rozwija, zwłaszcza sektory, które stawiamy, poszukując nowych inwestorów. Poprzez naszą obecność wielokrotnie przedstawiamy studentom potencjał, jaki Szczecin ma i zachęcamy do tego, żeby decydowali się na pozostanie i na pracę właśnie w naszym mieście. Podczas targów obecne były firmy zajmujące się doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy, Powiatowy Urząd Pracy, a także wybrane instytucje publiczne, które zatrudniają absolwentów studiów uniwersyteckich, czyli Policja, Państwowa Straż Pożarna, Inspektorat Transportu Drogowego, Służba Celna, Straż Graniczna oraz Urząd Miasta. Miasto Szczecin poszukuje inwestorów w kilku sektorach. To są sektor logistyczny ze względu na swoje położenie, sektor BPO, czyli Biznes Proces Outsourcing, sektor IT, bo w tym jesteśmy również silnym ośrodkiem, również biotechnologia, turystyka i hotelarstwo, jak i odnawialne źródła energii. Tutaj mowa o dużych konstrukcjach wielkogabarytowych. I w każdym z tych sześciu sektorów młody człowiek w Szczecinie może śmiało poszukiwać pracy, może kontaktować się z różnymi instytucjami, klastrami, stowarzyszeniami, czy też firmami świadczącymi pośrednictwo w pracy. By zachęcić studentów do wstąpienia w swoje szeregi, na terenie parkingu przed budynkiem wydziału swój sprzęt zaprezentowały m.in. służby bezpieczeństwa publicznego.